Transatlantycka jedność jest ważna, szczególnie teraz, gdy niektóre podmioty, w tym Rosja, testują i podważają system bezpieczeństwa tworzony przez Sojusz. Z kolei sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że NATO jest najlepszym i najsilniejszym sojuszem w historii. Udało nam się zawsze zachować jedność mimo istniejących między nami rozbieżności i faktu, że reprezentujemy 29 różnych narodów, powiedział. Dziś ostatni dzień zgromadzenia parlamentarnego NATO. Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji unieważniła zwrot kolejnej nieruchomości w sprawie budynku przy Mokotowskiej 63, badano na początku marca. Prezydent Warszawy, podejmując tę decyzję, rażąco naruszyła prawo, podkreślił Patryk Jaki, przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej. To jest pierwsza decyzja o tym, że 53 miliony złotych muszą zwrócić osoby, które nielegalnie dorobiły się na tej reprywatyzacji i te pieniądze mają wrócić do miasta stołecznego Warszawy. Ale oprócz tych pieniędzy wraca jeszcze 14 lokali w tej nieruchomości przy Mokotowskiej 63, dlatego miasto w sumie zyska gigantyczny majątek w sprawie, która nigdy nie powinna być przez miasto rozpatrywana. Reprywatyzacją kamienicy przy Mokotowskiej 63 zajmowała się również wrocławska prokuratura regionalna, która Jakubowi R., czyli byłemu zastępcy dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami, zarzuca przyjęcie ponad 2 milionów złotych łapówki w zamian za wydanie pozytywnej decyzji zwrotowej. Więcej o tych dwóch wydarzeniach już za chwilę w magazynie W Samo Południe. Cieszę się, że protest w Sejmie się zakończył. Jesteśmy otwarci na rozmowę, chcemy dalej prowadzić dialog z różnymi środowiskami osób niepełnosprawnych, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Premier podkreślił, że przez 2,5 roku rząd zrobił dla osób niepełnosprawnych znacznie więcej niż poprzednicy. Wskazał, że wzrost środków w budżetach rodzin z osobami niepełnosprawnymi przyrósł o około 50%, z około 2000 do 3000 zł. Rozpoczyna się proces Kajetana P., oskarżonego o brutalne morderstwo tłumaczki języka włoskiego. Pierwsza rozprawa odbyła się w gmachu sądu przy ulicy Kocjana na warszawskim Bemowie. O szczegółach Martyna Szymczakowska. Cały kompleks budynków sądu przy ulicy Kocjana został wybudowany, by sądzić najniebezpieczniejszych przestępców w procesach, w których zeznania składają świadkowie koronni. Rozprawa odbywa się za zamkniętymi drzwiami w oddzielnym, pilnie strzeżonym budynku odgrodzonym wysokim płotem i drutem kolczastym. Kajetan P. oskarżony jest o brutalne morderstwo 30-letniej Katarzyny J., tłumaczki i nauczycielki języka polskiego. W lutym 2016 roku, według ustaleń śledczych, mężczyzna przyszedł do niej na lekcję. Tam, według śledczych, zabił kobietę, a następnie uciekł. Szukano go w całej Europie, a po 14 dniach znaleziono na Malcie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Zachmurzenie na krańcach północno-zachodnich i na południowym zachodzie, przelotne opady deszczu w Tatrach i Sudetach, burze lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północy do 30 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu czasami porywisty, w ramach burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ciśnienie w stolicy wynosi 1013 hektopaskali. Prawie 9 minut po godzinie 12, tu Radio 1, czas na południu. Dzień dobry, w poniedziałek 28 maja. To poniedziałek pod znakiem NATO. Rozwój wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej oraz intensyfikacja współpracy Unii Europejskiej z Sojuszem.
sprawie debatę Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, ale po południu ważniejsze rozmowy prezydenta i szefa NATO. Będziemy też na posiedzeniu Komisji Reprywatyzacyjnej. To jest kolejna z takich spraw, gdzie Warszawy warto dziesiątki milionów złotych. Szczegóły już za chwilę w relacji naszych reporterów. Powiemy też o tym, w jaki sposób prościej niż dotychczas będzie można prowadzić swój własny firmę. Jeśli w ogóle nie będzie kapitału zakładowego, to będzie to zmiany kapitału akcyjnego. Rzeczywiście może podwyższyć nawet złotówkę. W magazynie także Włochy i trudne rozmowy koalicyjne z możliwym odwołaniem prezydenta, a także głowa Unii Europejskiej i Związku z Iranem. Zapraszam do kinasta. Prezydent Andrzej Duda mówił o fundamentalnej roli więzi euroatlantyckiej dla bezpieczeństwa. Dziś, może nawet bardziej niż kiedykolwiek, powinniśmy dążyć do poprawienia politycznego klimatu relacji transatlantyckich. Z drugiej strony chciałbym też wyrazić przekonanie, że stabilna, bezpieczna Europa to najlepsza w historii amerykańska inwestycja na świecie. Jednym z głównych tematów lipcowego szczytu w Brukseli będzie również polityka wobec Rosji. To w skrócie odstraszanie i dialog. Taką strategię ma Sojusz Północnoatlantycki, ale jak podkreślał prezydent Andrzej Duda, Moskwa nie pogodziła się z upadkiem imperialnego ZSRR. Inwazja na Gruzję w 2008 roku oraz bezprawna aneksja Krymu i interwencja wojskowa na Ukrainie w 2014 roku obrazują rzeczywiste intencje Rosji. Ostatnie miesiące i lata pokazały, że Kreml nie waha się nawet dokonywać prób zabójstw na terytorium państw NATO przy wykorzystaniu broni chemicznej. Rosyjskie zagrożenia były także tematem wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu mówił tutaj o Nord Stream 2 jako zagrożeniu w kontekście energetycznym. Konflikty gazowe między Rosją a Ukrainą ujawniły problemy tkwiące w systemie energetycznym Europy. Nord Stream 2 to zatruta pigułka europejskiego bezpieczeństwa, która może mieć daleko idące konsekwencje geopolityczne. Obrady Zgromadzenia Parlamentarnego NATO pokazały, że ten środkowoeuropejski kontekst jest też uzgadniany w krajach zachodniej Europy. Jeśli we Włoszech chcemy, by inni uważali nasze granice jako południowe granice Europy, to musimy też zaakceptować to, że polskie granice są wschodnimi granicami kontynentu, a więc przez natowską obecność tutaj Polska na tym korzysta, ale jednocześnie aktywnie przyczynia się do wspólnego bezpieczeństwa. Mówił o tym przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO Włochy Paolo Ali, który przed chwilą pożegnał szefa NATO Jensa Stoltenberga, który udał się do Belwederu na rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą. Po czym z Sejmu Karol Borys, a około 14:00 spodziewana jest konferencja prasowa właśnie prezydenta Andrzeja Dudy i sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Oczywiście o szczegółach będziemy informować w aktualnościach Radiowej Jedynki. Zostajemy w Sejmie, ale przenosimy się na posiedzenie Komisji Reprywatyzacyjnej. A tam dzisiaj decyzja w sprawie spotkań pomiędzy przy ulicy Mogutowskiej 63 w Warszawie. Decyzja o uchyleniu wcześniejszej decyzji reprywatyzacyjnej.
przed zapowiednią posiedzenia gminnego. Z jednej strony cofnęło decyzję restauracyjnego Rokisza sprzed 7 lat w sprawie reprywatyzacji budynku Szymonkowskiej. Z drugiej strony nakazała wprowadzić się beneficjentów tej decyzji zwrotowej oraz kolejnym posiadaczem roszczeń ponad 53 miliony złotych na rzecz Urzędu Miasta. Ponadto 14 lokali z kamienicy wróci z powrotem do zasobu miasta. A uzasadniając takie postanowienie, szef komisji przypomina, że stołeczni urzędnicy w 2004 roku badali już sprawę pierwszego wniosku w sprawie Mokotowskiej i wówczas płot zamknięto. A tak jak i przypomniał, że zbyt wiedzy przedwojennego właściciela zmarł przed pierwszym wniosku. Decyzja, można by było powiedzieć, to, że została wydana z naruszeniem prawa, to jest mało powiedziane. Thank you.
Unia jest duża zgodność, najkrócej mówiąc, mimo różnic, o których dzisiaj nawet przewodniczący Stoltenberg mówił, no to potrafi znajdować odpowiedzi na zagrożenia, które pojawiają się. I to jest najważniejszy przekaz, myślę. To zgromadzenie parlamentarne NATO w Warszawie jest takim dobrym wkładem do tego, żebyśmy mieli do czynienia z dobrymi decyzjami, które później będą wdrażane do następnego szczytu, kolejnego za dwa lata, w roku 2020. A jeśli chodzi o relacje NATO-Rosja, to jakie to mogą być dobre decyzje? Znaczy, jeżeli chodzi o te relacje, to tutaj był jasny głos, znaczy może inaczej powiem. Jeżeli chodzi o stosunek NATO w związku z zagrożeniami rosyjskimi, to przecież mieliśmy bardzo ważne, mocne decyzje, które zapadły na poprzednich dwóch szczytach w Newport. W 2014 roku wzmocniona obecność na flance wschodniej, to jest ta odpowiedź na zagrożenie, które się pojawiło ze strony rosyjskiej, i potwierdzone te decyzje dotyczące tej obecności natowskiej w tej części Europy, w naszej części Europy, na szczycie warszawskim, to grupy bojowe, to cztery grupy bojowe. W związku z tym to mieliśmy do czynienia po 2014 rotacyjna obecność. Tak, ale w Polsce chodzi o to, żeby to była stała obecność. To nie tylko Polska, bo również państwa bałtyckie myślą. Tak, ale chcą tego. Ja pokazuję proces, który się zaczął dobrych decyzji, tak? To znaczy, że NATO jako całość przy różnych zagrożeniach, które są na świecie, to południe, przecież zgodnie działa w tym zakresie, żeby wesprzeć bezpieczeństwo państw Europy Wschodniej. I to jest dla nas niezwykle ważne. I mówię o tym, że nie zaczęło się to dzisiaj, czy myślenie o tym, co zrobić, tylko mamy, przecież u nas stacjonuje taka grupa bojowa, stacjonuje w każdym z państw bałtyckich i stacjonuje w Rumunii. To są decyzje, które, jak wiadomo, zaczęły się 4 lata temu. Na szczycie później były potwierdzone w Warszawie, a teraz chodzi o to, żeby w Brukseli pójść jeszcze dalej. Panie pośle, amerykański senat podjął decyzję o rozpoczęciu pracy na zniszczenia w Polsce.